Witam, tak jak zapowiedziałem w poprzednim filmie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób usunąć rolę kontrolera domeny. W pole wyszukaj programie pliki wpisujemy komendę dcpromo i uruchamiamy kreator usług domenowych Active Directory. Jak się pewnie spodziewamy, wykryje, że ten komputer już jest skonfigurowany jako kontroler domeny. O, tak jak podejrzewaliśmy, ten komputer jest już kontrolerem domeny usługi Active Directory. Za pomocą tego kreatora można odinstalować usługi domenowe w usłudze. No i zrobimy to w tej chwili. To zatwierdzamy. Klikamy usuń tę domenę, ponieważ ten serwer jest ostatnim. Kontrolerem domeny jest tylko jeden w tej sieci, więc nie ma problemu. Robimy dalej. Usuwamy wszystkie partycje Active Directory. Hasło administratora. Dalej. Usługi są zatrzymywane. Po zatrzymaniu usług klikamy zakończ i ruchom ponownie. Komputer się zrestartuje i po zalogowaniu do systemu, po ponownym zalogowaniu do systemu po restarcie pracował będzie już nie jako kontroler domeny, ale jako klient grupy roboczej. Tyle na dzisiaj. Na następnym filmie pokażę Wam coś, czego jeszcze nie robiliśmy. To znaczy układ sieci z dwoma serwerami. Jeden serwer będzie pełnił rolę standardowego kontrolera domeny, natomiast drugi serwer będzie pracował jako kontroler domeny tylko do odczytu, czyli RODC, Read Only Domain Controller. Co to jest, do czego służy? Już niebawem. Pozdrawiam. Piszcie na G+. Bartosz Wertowski. Cześć.